zobaczyć, jak jest kadr, przestrzeń, jak patrzy kamera, jak widzi kamera. Musimy trochę patrzeć przez pryzmat kamery. Moje lewo, o, świetnie. Dobrze, jeszcze, znaczy zostań tutaj. I teraz Ada, proszę się przybliżyć. Zobaczymy, jak to. Nie, jeszcze cię nie widzę zupełnie. Jak to się dzieje, że ja nie widzę? Bardzo lubię. Kolejne odpadaj kawałki robisz. Bardzo lubię towarzystwo. Bardzo lubię grać w brydża. Jeżeli nie mam w realu, że tak powiem, partnerów aktualnie, to gram w korniku. W głowie łupie. W kościach strzyka. Ktoś pomyśli, że mam bzika, a ja zgodnie z wytyczonym planem biorę prysznic, piję piwo i w kimono byle żywo. Kto chce się zapisać na warsztaty? A ja wyskoczyłam jak Filip z konopi przysłowiowy i później się okazało, że tylko ja jestem jedna, więc dostałam terenu i się ze mną tylko ja jedna, bo nie wiedziałam, że myślałam, że z 20 osób zgłosi co najmniej ze 4. A co miałam się wycofać? Już wtedy nie wypadało. To właśnie, że chcemy nakręcić, to tylko nasza przyzwoitość, że zapytamy, czy możemy robić zdjęcie. Bo jak ja wchodzę tam na obiad, to też mogę sobie zrobić zdjęcie, prawda? Nie pytając, ale my chcemy się zachować przyzwoicie, żeby to było za jej wiedzą i dobra, czyli za jej zgodą. Jest takie miejsce na ulicy Płatniczej, gdzie jest restauracja pod podłogą i tam są wspaniałe posiłki. Przede wszystkim wystrój tego miejsca jest bardzo, powiedziałabym, ma swój urok, ma duszę, tak jak mówi się, że nie wystarczy wybudować dom, dom powinien mieć duszę. Stoi pan pod bramą, chce wejść, kogoś pan prosi o otwarcie drzwi i nie otwiera. Całym problemem tego podwórka, tego rejonu jest wodopijnia. Aha, wodopijnia, tak. Rozumiem, czyli alkohol. Czyli alkohol. I wszyscy klienci tegoż przybytku przychodzili tutaj. I całe noce były zabawowe. Pierwsze 20 sekund to jest to się nie też między innymi. No, dalej. Powiedz, że praca jest ważna, żeby pracować. To musisz myśleć, co robi, no, bo uważaj. Tak, no to trzeba bardzo myśleć cały czas, co się robi i uważać. No ale powiedz, czy praca jest ważna, żeby pracować? Żeby umyć pracować. Zbiorową scenę przyzmy bardzo, jak oni wszyscy w ostatni czwartek. Nagrałaś to oczywiście. No była, ja już patrzę, spokojnie. Była taka scena ze zmywanką jako przebitka. Mhm. Ja mam zmywalkę aż sama, aż pogoda to zdaje i tak ten dzień leci. Masz tego, mam? Nie, to fajnie. Mam
Ja byłam po prostu w innym świecie. Nawet znajomi, którzy byli, bo dużo osób ode mnie przyszło, bo byłam, bardzo żyłam tym projektem i wszystkim wkoło opowiadałam, bo nie miałam dla przyjaciół czasu, bo zawsze mówiłam, że albo chodzę na warsztaty, albo kręcę już potem film, no więc wszyscy byli ciekawi, co z tego wyniknie, więc dużą grupkę przyjaciół i rodziny zaprosiłam. I powiedzieli, że Małgosia, ty byłaś nieprzytomna w tym dniu, w dniu premiery i rzeczywiście byłam jakby w obłokach, bo no tak przeżywałam. No. Dla mnie to było naprawdę taka frajda. Ja frunęłam na te warsztaty. Bardzo to dużo wniosło w moje życie, już takie właśnie życie emerytki.